Kanadyjska Fundacja Polish Orphans Charity otrzymała nagrodę Vivent i Caritate żyjącemu miłością. Elementy uzbrojenia oraz ozdób z epoki brązu i żelaza przekazała Muzeum im. Jacka Malczewskiego, radomska delegatura Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 30 firm weźmie udział w pierwszym radomskim festiwalu kariery, który odbędzie się w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Dariuszosie, kłaniam się Państwu w poniedziałek, 21 października i zapraszam na informacje telewizji Dami. Kanadyjska Fundacja Polish Orphans Charity otrzymała nagrodę Vivent i Caritate żyjącemu miłością, nagrodę przyznawaną przez fundusz imienia biskupa Jana Hrabka. Nagrodę w imieniu fundacji odebrał Krzysztof Gajewski, przedstawiciel fundacji na Polskę. Nagroda jest przyznawana od 2005 roku. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Radomskiej Katedrze w 18. rocznicę śmierci biskupa Jana Hrabka. Vivent i Caritate jest przyznawana osobom lub instytucjom z całej Polski w uznaniu zasług za działalność charytatywną, społeczną i kulturalną, która inspirowana jest ewangeliczną wrażliwością. Poprzez nagrodę Vivent i Caritate wspominamy biskupa Jana właśnie pełnego pasji wiary, która znajdowała wypełnienie również w trosce o człowieka we wszystkich jego potrzebach. Poprzez tę nagrodę chcemy dostrzegać, ukazać do naśladowania, uhonorować i wspomóc te osoby czy instytucje, w których aktywności obecna jest właśnie pasja wiary. Statuetka Vivent i Caritate i dyplom z sentencją biskupa Jana Hrabka „Życie należy przeżywać z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich” za rok 2019 trafiły do kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. W uznaniu ofiarnej postawy znajdującej wyraz w długofalowym, stypendialnym wsparciu szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. Nagrodę w imieniu fundacji odebrał Krzysztof Gajewski, przedstawiciel fundacji w Polsce. Przez 13 lat fundacja przekazała na stypendia ponad 1 milion dolarów dla ponad 700 stypendystów, z tego dla 400 z Radomia. Ale chcę powiedzieć o dziewczynce, która napisała list, który mam do dzisiaj w domu. I ten list był jednozdaniowy. Dziękuję wam za spełnienie moich marzeń. Czy może być coś piękniejszego niż spełnienie marzeń dziecka? Dziecko, jeżeli o czymś marzy, to wydaje mu się to najważniejszą rzeczą. Czasami dzieci marzą o tym, aby mieć coś, czego nie są w stanie zapewnić ich opiekunowie, bo my pomagamy sierotom. Vivent i Caritate jest nagrodą prestiżową. Zwycięzca otrzymuje statuetkę, która jest alegorią otwartego serca i rodzącej się z niego miłości. Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz Sławomir Gęsiak. Nagroda jest przyznawana przez Fundację imienia biskupa Jana Hrabka od 2005 roku. W ubiegłym roku laureatkami nagrody były siostry dominikanki z Broniszewic, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży. Elementy uzbrojenia oraz ozdób z epoki brązu i żelaza przekazała Muzeum imienia Jacka Malczewskiego radomska delegatura Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Bezcenne przedmioty odnalezione w wyniku nielegalnych poszukiwań datowane są na VI wiek przed naszą erą. Przekazane przedmioty nie pochodzą z ekspedycji archeologicznych prowadzonych przez Urząd Ochrony Zabytków czy Radomskie Muzeum. Odkryto je podczas nielegalnych poszukiwań. To, że się cieszymy tym, że to widzimy, to jest zasługa przypadku, w pewnym rodzaju przypadku. Prawdopodobnie pochodzą te zabytki wszystkie z nielegalnych poszukiwań przy użyciu wykrywacza metali. Znalezisko zostało przekazane do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego przez radomską delegaturę Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Cieszymy się samym zabytkiem, natomiast archeolog dużo więcej by powiedział, gdyby tam były założone jakieś wykopy, znalazłby kontekst archeologiczny, nasza wiedza byłaby niewspółmiernie większa niż cieszenie się samym zabytkiem. Stąd też apel do
Przyszły w poszukiwaczy, żeby może zaprzestali tych nielegalnych poszukiwań, a zaczęli koordynować to razem ze służbami konserwatorskimi. Do Radomskiego Muzeum trafiły fragmenty broni i ozdób z epoki brązu, które zostały znalezione w okolicach Stawiszyna w powiecie białobrzyskim, były ukryte w glinianym naczyniu. Bransolety natomiast należą do kultury łużyckiej, okresu epoki żelaza, były ukryte w ziemi. Jest to znalezisko unikatowe, podobne bransolety nie występowały w znaleziskach grobowych, były produkowane specjalnie na jakieś święta dla osób wysokich rangą w danej społeczności i stanowiły często część właśnie znalezisk wotywnych, czyli ofiar dla bóstw. Przekazane Radomskiemu Muzeum przedmioty datowane są na VI wiek przed naszą erą. Muzeum nie zdradza miejsca odnalezienia bransolet. Planowane jest zorganizowanie ekspedycji archeologicznej i jak tłumaczy muzeum, jest wielce prawdopodobne, że uda się odnaleźć w tym miejscu więcej podobnych przedmiotów. W regionie radomskim powstanie 19 nowych pracowni informatycznych i językowych. Na ten cel gminy otrzymały ponad 800 tysięcy złotych wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego. Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych został w tym roku uruchomiony po raz pierwszy. Zainteresowanie tym projektem było bardzo duże. Przeznaczone na to było początkowo 5 milionów, później zwiększyliśmy do 6 milionów. Wpłynęło wniosków na 11 milionów, ale mieliśmy informację jeszcze już po okresie, kiedy można było zgłaszać, że jeszcze byli kolejni zainteresowani. Pieniądze z tego programu trafiły m.in. do gminy Wierzbice, gdzie utworzona została nowa pracownia informatyczna. Wystąpiła to szkoła podstawowa w Łączanach, to jest szkoła, która liczy koło setki dzieci, pełnooddziałowa i mamy nadzieję, że ta pracownia będzie spełniała już coraz to większe wymogi informatyczne. Nowa pracownia informatyczna powstanie również w szkole podstawowej w Klatce Królewskiej. Bardzo się cieszymy z tego względu, bo w tej szkole jest w tej chwili rozbudowana też sala gimnastyczna, budowana nowa sala gimnastyczna, powstaną też nowe sale dydaktyczne i na pewno takie wsparcie jeszcze dodatkowe przyda się na rozwój i upiększenie i podniesienie poziomu standardu nauczania w szkole. Duże zainteresowanie tym programem być może skłoni Zarząd Województwa Mazowieckiego do kontynuowania tego działania w przyszłości. Mam taką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować ten program, że pozwoli nam na to również budżet mazowiecki, aby w dalszym ciągu kontynuować te już dzisiaj 8 instrumentów, którymi będziemy dysponować. Nowe pracownie informatyczne i językowe zostaną utworzone w 19 gminach w regionie radomskim. Promocja radomskiego przemysłu wśród uczniów szkół podstawowych oraz doradców zawodowych to główny cel Radomskiego Festiwalu Kariery, który odbędzie się w środę 23 października w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. W pierwszym Radomskim Festiwalu Kariery weźmie udział 30 radomskich firm, m.in. z branż metalowej i spożywczej. Chcemy po prostu w sposób przyjazny i możliwie najbardziej atrakcyjny pokazać radomskiej młodzieży potencjał gospodarczy naszego miasta. Chcemy im pokazać firmy, które tutaj funkcjonują, tutaj działają, z których jesteśmy naprawdę dumni, a mamy takie poczucie, że być może wiedza o ich istnieniu jest niewystarczająca i zbyt uboga wśród uczniów, ale myślę nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Własne stoiska przygotują także radomskie szkoły ponadpodstawowe. Chcemy pokazać, że nasze radomskie szkoły dają właściwe kompetencje i kwalifikacje, żeby znaleźć zatrudnienie właśnie w radomskich firmach bez konieczności uciekania z Radomia. W ramach festiwalu planowane są m.in. warsztaty dla uczniów z zakresu programowania robotów, projektowania stron internetowych, elektroniki, automatyki, a także warsztaty odzieżowe, fryzjerskie i kulinarne. Ten projekt realizowany wspólnie chcemy dedykować nie tylko uczniowi radomskich szkół, głównie chodzi o ósmoklasistów, ale chcemy dedykować ich rodzicom, a przede wszystkim we współpracy i partnerstwie z pracodawcami pokazać możliwości naszych firm radomskich i poniekąd jest to drugi etap wprowadzania kształcenia dualnego. Głównym organizatorem Radomskiego Festiwalu Kariery jest Biuro Radomskiej Strefy Gospodarczej, które współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Edukacji, Instytutem Technologii Eksploatacji i Radomskim Biznesem. Od 8 lat jeździmy do szkół, spotykamy się z uczniami, spotykamy się z rodzicami i staramy się im dać dobre wsparcie w dokonaniu najlepszego wyboru
dalszej kariery szkolnej swoich pociech. Radomski Festiwal Kariery odbędzie się w środę 23 października w Instytucie Technologii i Eksploatacji w godzinach od 9 do 14. Mówię Wam, tak wygląda Wasze życie. To tytuł wystawy prac Pawła Suchida, którą prezentuje Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Autor ekspozycji łączy malarstwo z refleksjami na temat różnych obszarów życia, od wielkiej polityki po drobne, codzienne sprawy. Na wystawie w elektrowni Paweł Suchid prezentuje obrazy z różnych okresów swojej twórczości. Najstarsze prace pochodzą z lat 80. Na wystawie nie ma natomiast najnowszych prac Pawła Suchida, bo w Warszawie trwa jeszcze inna wystawa poświęcona jego twórczości. Ale i tak jest co oglądać. Wybrałem do tej wystawy obrazy o różnej tematyce, także są bardziej uniwersalne, są rzeczywiście zaangażowane w sytuację bieżącą, ale ponieważ ja dokumentuję, staram się dokumentować w swoich pracach to, co się dzieje wokół mnie, więc są też obrazy i o tematyce męsko-damskiej. Paweł Suchid jest obserwatorem i komentatorem codziennego życia. Odnosi się też do najważniejszych kwestii politycznych, społecznych czy religijnych. Wszystko to wyraża za pomocą komunikatów, haseł czy po prostu krótkich zdań. Autor ociera się o formy malarstwa geometrycznego. Ja nie nazwałbym siebie takim ortodoksyjnym geometrą, dlatego że lubię spróbować różnych gestów i na przykład są prace, gdzie sięgam do symboli istniejących. Kolor mi się wydaje najistotniejszy w malarstwie, w obrazie. No i ta treść, którą za pomocą taką najprostszą metodą wyrażam słowami. Paweł Suchid nie chciał pogrążyć się w abstrakcji lub wyspecjalizować w malowaniu na przykład pejzaży czy aktów. Artysta znajduje inspirację, obserwując otaczający go świat. Jak sam mówi, maluje o życiu. Paweł Suchid nie kryje, że celowo upraszcza formy swojej twórczości. Chciałem być zrozumiały przez te swoje obrazy i to jest jedna z podstawowych tych powodów, dla których użyłem wprost pisma czy tytułu, czy treści na obrazie. No ale one nie wszystkie są takie proste. Wystawa podzielona jest w zasadzie na trzy części. Każdej z nich przyświeca inne hasło, oznaczające inną tematykę. W sumie można obejrzeć prawie 200 prac Pawła Suchida. Ekspozycja będzie czynna do 19 stycznia. Miejski Zarząd Drogi Komunikacji informuje, że w związku z kolejną częścią przebudowy od wtorku 22 października od godziny 8 rano będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na odcinku Alei Wojska Polskiego od ronda Matki Bożej Fatimskiej do zachodniego wlotu ulicy Odrodzenia. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony z zachodniej na nową wschodnią jezdnię. To wszystko w informacjach telewizji DAMI. Zapraszam na sport i pogodę, a po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia i już poseł elekt Koalicji Obywatelskiej. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.